Każdy dobry tatuaż zaczyna się od dobrej odbitki. I dzisiaj mam zaszczyt gościć Michała ze Stencil Printering, który stworzył ten produkt. Jest to produkt stworzony przez tatuatora, dla tatuatorów, testowany na tatuatorach. Zapraszamy do oglądania. Ogólnie to zauważyłem, że na rynku jest kilka tych firm, które mają podobny produkt, tak? Zgadza się. No a to czym się wyróżnia tutaj Stencil Printering? Znaczy posłuchaj, my założyliśmy sobie coś takiego, że klienci mają kupować nasz tusz i nie martwić się o nic. Okej. Okay. Dostają pakiet szkoleń, zachęcamy właśnie do kontaktu telefonicznego, żeby powiedzieć o plusach, minusach, jak korzystać z naszego sprzętu, okay. Jakie parametry drukować, jak zalać tą drukarkę tuszem. No i co, dajemy serwis, gwarancję. Dajemy gwarancję na sprzęt, który nawet nie został kupiony u nas. Okay. Jeżeli kupujesz nasz tusz, nam zależy, żeby kurczę tatuatorzy kupowali po prostu tylko nasz tusz, tak? Na nim pracowali. Czyli i zrobimy wszystko, żeby było po prostu już okej. Okay. Czyli rozumiem tak, ja u was kupuję tusz i nie kupuję u was drukarki Epsona, to wy i tak to serwisujecie i traktujecie to jako całość. Jak coś się wydarzy, dzwonicie do nas i... I to jest normalne w innych, u innych, czy to jest... Nie, w ogóle powiem ci, że... Rzadko się coś takiego zdarza, jeżeli chodzi w ogóle o serwis gwarancji. My stwierdziliśmy, że chcemy stworzyć tak bezpieczny produkt, żeby tatuatorzy nie bali się z tego korzystać, że coś się może zepsuć, bo to wiesz, to kosztuje, nie jest jakiś mały wydatek. To jest jakiś tam... Tak, dlatego kurczę chodzi o to, że bierzemy po prostu odpowiedzialność i kurczę wiesz, za sprzęt i za nas tłuszcz, tak? Okej. Czyli też, że tak powiem, jeżeli są jakieś problemy na przykład, bo mogą się takie zdarzać, to zachęcacie do kontaktu bezpośredniego z obsługą. I tutaj też jak gdyby plusem jest to, że klienci mogą do nas dzwonić o każdej porze praktycznie 7 dni w tygodniu. Okej. Okay. My czasami rozmowy mamy kurczę o 1 w nocy, bo ktoś akurat ma wtedy czas, żeby porozmawiać. No w tej branży to różnie właśnie bywa. Dokładnie, dlatego my też sobie założyliśmy, u nas na przykład preferujemy kontakt po 10 czy po 11, no, bo ktoś pójdzie się kładziemy, kurczę no, wiesz, niestety, i później stajemy. Ale staramy się jak najszybciej odpisywać Messenger, przypuśćmy kurczę tam Instagram, Facebook, prawda, czy maile. No nie ma czegoś takiego, że wiesz, że może się zdarzyć, ale unikamy tego, że na przykład dostajesz odpowiedź kurczę po godzinie czy następnego dnia. Staramy się bardzo szybko wiesz, odpisywać. No niestety szybkość reakcji. U nas ostatnio no, dużo się dzieje, po prostu wiesz, coraz więcej po prostu zamówień i nie wyrabiamy, dlatego kurczę wiesz, jak pakuję paczki, to kurczę to nie mogę odbierać telefonu, tak? No tak, no bo to multi-culti firma, także tutaj każdy bierze ten, ja to rozumiem. Okej, czyli tutaj sprawa jest jasna, czyli ja kupując Stencil Printering nie kupuję tylko samego tuszu, ale też mogę kupić sobie drukarkę i cała obsługa i cała pomoc i co najważniejsze praktycznie 24 na dobę. Dokładnie. Michał, skąd pomysł na Stencil Printering? Skąd pomysł, żeby wejść w branżę tatuatorską? W moim przypadku to był akurat przypadek. Przypadek, okej. Okay. Czyli... Poznałem mojego tatuatora. Mój tatuator powiedział, że ma taki tusz. Ja mu powiedziałem, że mu to sprzedam. Czyli on miał pomysł, on jakby stworzył ten tusz sobie gdzieś Dokładnie. Tam i on potrzebował wsparcia marketingowego. Próbował gdzieś tam to z jakimiś tam swoimi sposobami sprzedać, ale no niestety to jest... Taki produkt, no, który wymaga po prostu... Tatuażysta ma tatuować, a nie sprzedawać produkty, więc tutaj poniekąd musiał wesprzeć się kimś, no i znaleźć Ciebie, tak? Przypadek. No, tak to wyglądało. Czy to był przypadek? Nie wiadomo, tak było opisane, ale... No i co? I co się dalej działo tutaj, tak? W skrócie, żeby też nie... Znaczy no, po prostu... skierowaliśmy się do Epsona, poprosiliśmy ich o zgodę na używanie ich loga, ich materiałów właśnie gdzieś tam w social mediach. Dostaliśmy taką zgodę. Też jak gdyby staraliśmy się o dostępność drukarek, prawda? I żeby skrócić czas dostawy, prawda? Chodzi o to, że z jednej hurtowni mieliśmy na przykład, zamówiliśmy dzisiaj drukarkę, bo ona za 5 dni. Okay. A teraz mamy kurczę takiego partnera, gdzie ja zamawiam dzisiaj, jutro jest u mnie ta drukarka. Czyli to też jest bardzo ważne. Tak. Też nie mamy jakiegoś kurczę magazynu wielkiego, kurczę, żeby to składować. Tak? Teraz branża e-commerce działa w ten sposób, że zamawiasz coś i kurczę z hurtowni wysyłają kurczę bezpośrednio do klienta. Zaraz, a tutaj dokładnie. Po prostu zrobiliśmy tak, żeby kurczę to było sprawne wiesz, i skuteczne.
Okej, okay, czyli przypadek zrodził biznes i tak powoli, powoli, my też się spotykamy po ponad roku, bo mieliśmy już gdzieś tam wstępne rozmowy na początku waszego rozwoju, później przyszła koronawariat. Zgadza się. I jesteśmy teraz tutaj, także... My też nie chcieliśmy sugerować, że mamy tu takie kurcze wartości, tyle wydruków, że to wszystko jest takie super i och jak, prawda? Wyszedłem z założenia, że najpierw po prostu wprowadzimy ten produkt na rynek, zobaczymy, kurczę, jakie są potrzeby naszych klientów, z jakimi problemami mogą się nasi klienci jak gdyby zmierzać. I dopiero teraz, w tym momencie, możemy usiąść i porozmawiać, co robimy dalej, tak? Bez słudzenia. Tak, bez słudzenia. No jest jak jest, tak? Świetnie, świetnie. Także mniej mówić, więcej robić, pokazywać, a nie mówić, że się coś chce. Zgadza się. Także spoko. No ja życzę sukcesów. Jeżeli tatuować się i odbijać kalki, to tylko ze Stencil Printering. Tylko ze Stencil Printering. Dziękuję. Pozdrawiamy i polecamy. Dawid Urczyk. Do widzenia. Powiedz mi, czym te dwie drukarki się różnią? Jakie są ich wspólne cechy? Pokaż kotku, co masz w środku. I dajemy teraz print. I leci. Tutaj nie ma się to tak naprawdę zepsuć. I próbujemy przecierać.